Halo, halo, dzień dobry. Witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam Was dzisiaj na makowiec. Jutro mam gości i dzisiaj postanowiłam zrobić makowiec. Makowiec będzie niepieczony, ponieważ od jakiegoś czasu, nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie, ale gdzieś tam już wspominałam, że coraz bardziej posuwam się w stronę tego zdrowego odżywiania i coraz częściej przestałam piec tego, czego nie muszę piec, czyli podgrzewać tego, czego nie muszę podgrzewać, i tym sposobem coraz więcej w mojej kuchni jest takich ciasteczek, batoników, czegoś, czego nie muszę piec, tylko przygotowuję, że tak zwane raw, czyli na surowo. I dzisiejszym pomysłem, już chyba takim świątecznym, będzie właśnie makowiec. Ponieważ wiecie już to na pewno, że od dawna nie jemy mąki pszennej, czyli glutenu, drożdży, czyli makowiec zwykły na cieście drożdżowym, który, muszę Wam powiedzieć, uwielbiałam zawsze i myślę, że uwielbiam go jeszcze teraz, ale to, jak się po nim czuję, zmusza mnie do tego, że nawet na święta nie upiekę czegoś takiego, bo wiem, że byłabym po tym chora. Może gdybym poszła do kogoś w gościnę, to zjadłabym kawałeczek, ale gdybym upiekła sobie tutaj całe ciasto i musielibyśmy je zjeść, to nie dziękuję. Nie dziękuję, nie chcę, więc zapraszam Was dzisiaj na surowy makowiec. Makowiec bez pieczenia, makowiec pełen zdrowia, pełen witamin, pełen dobrych tłuszczy, mikro i makroelementów, minerałów i wszystkiego, co tylko możliwe w tym makowcu chyba będzie. Będzie słodki i na pewno będzie pyszny, także zaczynamy. Jak to u mnie, na pewno będzie bez jakiegoś przepisu, aczkolwiek dla Was taki przepis będzie w dalszej części filmu. Napiszę Wam składniki dla tych osób, które no, nie gotują na oko, powiedzmy. Ale ja tutaj będę na oko robić i mniej więcej będziecie wiedzieć, co po czym i jak. Zresztą to jest tak proste, że każdy potrafi to zrobić, więc zaczynajmy już, koniec gadania, bo koniec. Do tego makowca mam przygotowane oczywiście wszystkie ziarenka, orzechy mam namoczone i tu jest sezam, są orzechy włoskie, mogą być jakiekolwiek, jakie lubicie. Migdały mam przygotowane, rodzynki, daktyle. Mam przygotowany oczywiście blok kokosowy, ponieważ ja uwielbiam kokos i to też będzie takim jakby spoiwem tego naszego makowca. Tak sobie wymyśliłam. Zawsze to dodaję i zawsze mi to się sprawdza, więc to rozgrzeję w kąpieli wodnej. Albo można to położyć gdzieś na kaloryferze, piecyku, gdzieś tam. Do tego mam przygotowany syrop klonowy i miód. Nie wiem, czy będę używać, w zależności od tego, ile słodkości dadzą mi daktyle i rodzynki, będę to smakować, bo to można smakować, bo to wszystko jest surowe. No i oczywiście mam tutaj przygotowany mak, namoczony też. Także tego maku wkładam tutaj już i będziemy go mielić. Moją foremkę wyłożę tylko w ten sposób. Zostawiam tutaj papier, żeby mi później pomógł ten papier, żeby było za to złapać, żeby było można wyjąć. Więc zostawiam tak i włożę jeszcze tutaj pod spód. Najpierw włożę to. I później tę część, o, tak przygotowaną foremkę odstawimy. Do tej części wrzucę tutaj też już ten sezam. I to będę już mielić.
do takiej podmielonej, zmielonej lekko masy dodam rodzynki. I pomielę dalej. W zależności od tego, jak bardzo chcecie mieć to zmielone, bo możecie nie mielić tych rodzynek też. Ja mielę, ponieważ moje dzieci nie lubią rodzynek w całości, więc je zmielę. Zmielę też trochę daktyli. Ja mam tutaj opakowanie 250 gram, więc myślę, że połowę tego zmielę bardziej, a połowę drugą rozdrobnimy z orzechami. Także to. Moje daktyle są miękkie, więc ich nie moczyłam, ale jeśli macie takie bardzo wysuszone, to myślę, że lepiej byłoby je namoczyć. Tak samo wszystkie orzechy i nasiona moczymy. Moczymy dlatego, żeby były lżej strawne i żeby nie miały tych inhibitorów. To są takie substancje, które zabezpieczają roślinę przed zbyt wczesnym kiełkowaniem. I one są dla nas szkodliwe i dzięki temu, że spożywamy takie nasiona niemoczone, to przyswaja nam się około 40% wartości odżywczych tych nasion czy orzechów, jak i całej potrawy, a ponieważ nasza potrawa, pseudopotrawa, jest dzisiaj tylko z nasion właściwie i z owoców troszkę, więc naprawdę przyłóżcie szczególną wagę do tego, żeby namoczyć wszystkie nasiona i orzechy. Dodam jeszcze też, że co do moczenia, to takie nasiona moczone są dużo, dużo smaczniejsze i właśnie lżej strawne. Do takiego makowca też zazwyczaj dodaje się jakiś aromat waniliowy, rumowy, migdałowy, jaki lubicie. Ja dodaję kokos, więc nie będę już tutaj dodawać żadnego aromatu, ale oczywiście możecie dodać cokolwiek chcecie. Uwielbiam makowca i uwielbiam kokos. Myślę, że to będzie coś, co po prostu będzie mi bardzo smakowało. Dodam tu jeszcze soli. Szczyptę lub dwie. A teraz zajmiemy się rozdrobnieniem tych orzechów. To można by obrać ze skórki. Może tak zrobię. Ponieważ nie chcę ich bardzo rozdrobnić, to te skórki byłoby widać później w tym makowcu. Uwielbiam makowca. Święta zawsze kojarzą mi się zawsze z makowcem. Makowiec, sernik, piernik. Och, to moje ulubione ciasta. A wy piszcie w komentarzach, co wy lubicie najlepiej, najbardziej. Tutaj dodam resztę tych daktyli. Pomielimy to. Super. Kawałeczki zostawię troszkę. Ponieważ jest to takie bardzo sklejone,
to ja dodam tutaj jeszcze troszeczkę nasionek maku, takich niemielonych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dwie takie czubate łyżki tu mam. Chciałabym, żeby troszeczkę było widać mak. Więc tak sobie tutaj dołożę. Dziękuję. Super. Przykładamy to teraz do foremki. Taki makowiec, blok makowy, można by to nazwać. Wstawiam do lodówki na kilka ładnych godzin i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. No i mamy dzień kolejny. Moje ciasto stało całą noc w lodówce, ciasto makowiec. I teraz zobaczymy, jak będzie się wyjmować i jak będzie się kroić. No i posmakujemy oczywiście. Przy pomocy tych papierków to jest bardzo proste do wyjęcia. Zobaczcie. Świetnie. Teraz zobaczymy, jak się kroi. Wow. Wow. Fajnie wygląda. Smakujemy. Koniecznie trzeba posmakować. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Przepyszny jest, cudowny jest. Kochani, i ten makowiec jest pełen wartości odżywczych, jakie mają w sobie nasiona i dobrych tłuszczy. Nasiona i orzechy i dobre tłuszcze. Nic nie jest przetworzone. Jest naprawdę super smaczne. Zobaczcie, jak pięknie się kroi. Naprawdę polecam wypróbować. Wiecie co? Te wszystkie stare przepisy, że tak powiem, naprawdę tracą na wartości przy tych wszystkich nowych i wcale niewymyślnych. O, goście przyszli. Wcale niewymyślnych rzeczach, więc naprawdę polecam. Ja będę pić kawkę, nie kawkę, herbatkę. Z Wami się żegnam. Życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!